cały nasz Eddie. Znowu będą tam ci kosmici? Skąd? No coś ty. Czego tu chcesz? O, ale miło. Okej, a więc... Skrzywdziłaś Ediego. Okej, nie mam czasu, żeby tłumaczyć, dlaczego to kompletna bzdura. Wie pani, gdzie jest Venom? Jemu też złamiesz serce? Nie będę tłumaczyć, kto co komu zrobił. Eddie mówił, że może tu przyjść po czekoladę. Ja chcę tylko porozmawiać z obcym. Co? Przecież mówiłaś, że nie będzie obcych. Poza tym jednym nie będzie. Burmistrz ogłosił... Może pani trochę podgłośnić? Cassidy i Barrison prawdopodobnie są uzbrojeni i stanowią naprawdę duże zagrożenie. Pościg za niebezpieczną parą trwa. No i? Klitus ma w sobie symbiota. Nie wierzę. Są jeszcze jakieś rzeczy, na których temat patologicznie kłamiesz? Dupek. Słucham? Eddie potrzebuje Venoma. Nazwała mnie dupkiem. Mówił coś innego, że bez niego było mu dużo lepiej. Nic już nie rozumiem. Dlaczego pani... Zaraz, już wiem. Wyłaź i to w tej chwili! Ty to widzisz? Na serio, widzisz tak, to? Tak, skarbie, widzę. Eddie będzie musiał stoczyć tę walkę zupełnie w mordę kopany sam. Oj, nie bądź dużym dzieckiem, pomóż kumplowi. Stwierdził, że nie umiałbym nawet rury przepchać. Klitus po niego przyjdzie, a bez ciebie na pewno nie przeżyje. Oczywiście, że nie, ponieważ ja z nas dwóch jestem tutaj bohaterem. Wielkim, seksownym bohaterem. Najczadowszym, najładniejszym i najodważniejszym. To fakt. Kotku, ja cały czas tu stoję. Nikt cię nie lubi, Dan! Uwielbiam oglądać cię w akcji. No to gdzie jest ten Mato? I co? Nie było go tam. Ja z nim nie rozmawiam! Wcale nie chce ze mnie wyjść. Co? O czym ty mówisz? Musimy ruszać natychmiast, bo Klitus ma zamiar wyrżnąć całe miasto. Nie ruszę, dupska, dopóki mnie nie przeprosi. No więc on chce, żebyś go przeprosił. Ja wiem, że nie potrafisz przyznać się do winy, czy ale... właśnie teraz mam go przeprosić? Chcę, żeby mnie błagał. W takim razie ja będę mądrzejszy. Ja zawsze będę od ciebie mądrzejszy, ale mów. Co powiedział? Co tam mamrocze? Mówi, że słucha cię bardzo uważnie. Dobra, więc posłuchaj. Przepraszam cię. Nie takim tonem. Przepraszam. Nie. Ja bardzo przepraszam. Co za świrus. Przepraszam! Nie wiem, dlaczego teraz na mnie krzyczysz. No bo... Okej, no dobra, zanim cię poznałem, byłem zwykłą fujarą. To prawda. Ja... A teraz jestem kimś. Dzięki tobie jestem niezwykły. Dokładnie. I wisienka na torcie. Jeszcze wisienka, tak? Dobra. Ja naprawdę cię przepraszam za wszystko, co powiedziałem. Za wszystko, czego nie powiedziałem. Za wszystko, co zrobiłem. I ogólnie za to, co zrobiłem i czego nie. Czyli za wszystko cię przepraszam. Czekaj, jeszcze myśli. Ej, no weź. Okej! O nie. Pocałuj ją! I teraz mnie pocałujesz, tak? Nie! Nie? O Boże, nigdy więcej tego nie zrobię. No chyba, że kiedyś. Sama nie wiem. Co to w ogóle za pomysł? Czy gdy wszystkich ocalimy, nazwiemy się zabójczymi obrońcami? Nie w tej epoce. Dan, wyjedźcie stąd, jak najszybciej. A gdyby się zdarzyło, że on... Ogień i dźwięk, tak? Ogień i dźwięk? To kapela? Nie, Dan, to ich zabija. Okej, słuchaj. Dam radę. Nie przepraszam! Najmocniej przepraszam. Hej, Dan. Co się dzieje? Porwali ją. A? Porwali Ann! Spokojnie. Zabrali ją na ślub w katedrze. Której katedrze? Grace Cathedral. I lepiej się pośpiesz. Już ruszamy. No to wbijamy się na ślub w katedrze, stary. A czy będą tartinki? No kurde, raczej. Drodzy zebrani, jeśli ktoś sprzeciwia się temu małżeństwu, niech powie o tym teraz albo zamilknie po wsze czas. Gdzie ona jest? Jesteś wreszcie. Czas umierać, ojcze! Nie! Nie ty, ojcze! Ty, ojcze! O, szlak! Oh,
Co ty robisz? Co się dzieje? Jest dużo gorzej niż myślałem. On jest czerwony. Wow! Czerwony? Lepiej chodźmy. Natychmiast. An się otrząśnie. Zresztą nigdy jej nie lubiliśmy. Idziemy. Teraz? Gratulacje dla nowożeńców. My wychodzimy. Eddie! Juhu! Dajcie mi chwilkę. Dora? Słuchaj, musisz wyjść natychmiast. Bo ja się czuję właśnie super, super mega bezbronny. Jest taki jak ty? Już niedługo. Eddie! Pomyślże! Masz się natychmiast pokazać, a pozwolę ci zażreć wszystkich tutaj! Nawet w całości! Oprócz niego! Tego w sutannie! Jego nie możesz zjeść! Przyrzekasz? Przyrzekam! Dziękuję!